Dzisiaj w 10. Brygadzie prowadzimy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, czyli skierowane dla osób, które już mają jakieś doświadczenie wojskowe, mają stopień wojskowy, no i chcą służyć jako logistyk w 10. Brygadzie Logistycznej. Tutaj dzisiaj musimy poddać ich pewnego rodzaju weryfikacji, czyli egzamin ze sprawności fizycznej, testy teoretyczne z wiedzy ogólnej dotyczącej służby wojskowej, egzamin z regulaminu ogólnego sił zbrojnych oraz rozmowa kwalifikacyjna. Tutaj mamy kilka konkurencji sportowych. Jest to bieg na 3 km, podciąganie się na drążku albo ugięcia ramion na ławeczce, bieg 10 razy 10, czyli bieg wahadłowy. Te same egzaminy zdają panie i te same egzaminy zdają panowie oczywiście. Kategorie wiekowe zmieniają się co 5 lat, także mówimy od pierwszej kategorii, czyli 20 plus i kolejne kategorie co 5 lat. Na te kwalifikacje stawiło się dzisiaj blisko 60 kandydatów, także uważam, że to bardzo dobry wynik. W poprzednich prowadzonych kwalifikacjach nie mieliśmy tak dużego zainteresowania, także cieszymy się, że mamy z kogo wybierać. Właśnie przebiegłam 3 km. Już w 2014 roku zdecydowałam się na wyrobienie książeczki wojskowej, więc gdzieś stale myślałam o służbach mundurowych. Studia też skierowałam w kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, więc zdecydowanie chciałabym służyć w 10. Brygadzie Logistycznej. Dla mnie to akurat troszeczkę formalność. Gdzieś tam całe życie ze sportem gdzieś tam żyję. Ostatnio też biegam w półmaratonach, teraz triatlon przygotowuję się, więc dzisiejsze konkurencje nie były zbyt ciężkie. Myślałem, że trochę też będzie ciężej. Dzisiaj był standardowo drążek, później mieliśmy 10 na 10 i 3 km. Dzisiejsze czasy pokazują, że akurat każdy może iść do wojska. Obecnie też sytuacja, która jest teraz, uważam, że wręcz powinny każdego młodą osobę pociągnąć do tego wojska, aby rozpoczęli swoją karierę w wojsku. Z tego co wiem, akurat 10. Brygada Logistyczna działa w kraju, jak i poza granicami, więc mam nadzieję, że akurat będę miał okazję gdzieś tam wspierać nasze jednostki poza granicami naszego państwa.